Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Tidlet Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda. Jeżeli ktoś chce grać na żywo, znaczy oglądać na żywo, grać również, jeżeli ktoś posiada tytuł, to te turnieje są we wtorki o 17 i o 23. W zasadzie gram tylko o 17, o 23 jeszcze mi się nie zdarzyło. Zobaczymy, może zagramy, ale to już jest mega wyczyn. Znaczy, no, trzeba mieć trochę czasu i kondycji. Przede wszystkim czasu, więc zobaczymy. No i zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Nastroje są dobre, mam nadzieję, że partie ich nie zepsują. Dla mnie najważniejsze jest, aby grać dobre partie. Wynik jest drugorzędny, aczkolwiek wiecie, jak to zawsze u mnie bywa. Jak jest wynik słaby, no to też te emocje tutaj się pojawiają negatywne. Trzeba nad nimi próbować panować, no więc cały czas walczymy, walczymy i nie dajemy się. Tak, Hikaru nie grał 2 lata, to zgadza się i bardzo sobie dobrze radzi. W ogóle bardzo konkretnie gra w te szachy. To trzeba przyznać. Fajną partię zagrał z raportem Richardem. Również zrobiłem film dzisiaj, 15 lutego, można sobie zobaczyć. A przy okazji, moi drodzy, darmowy e-book dla osób, które nie mają kategorii przede wszystkim szachowej, mogą sobie pobrać, ale też zainteresowani wyższym poziomem, znaczy osoby, które posiadają wyższy poziom, też zapraszam do pobrania e-booka darmowego. Tutaj stworzyłem 10 prostych kroków do lepszej gry w szachy. Także coś dla Was specjalnego szykuję. Jest to proces troszeczkę wymagający czasu, ale wszystko będzie. Także zapraszam serdecznie już tutaj do zakupu e-booka w celu oddania swojego maila. To jest jedyna cena tego e-booka, także spoko. Dzięki Andrzeju za dobre tutaj słowa. 11 GM-ów i bez kobiet 8 punktów. Ojej, to by było coś, no coś rewelacyjnego. Najmniej wymagający tytuł to jest chyba CM. CM, czyli taki odpowiednik kandydata na mistrza polskiego. Ankieta na YouTubie wyszła fajnie, to znaczy fajnie, no dużo ludzi wzięło udział, 5000 osób dało odpowiedź, 81% to osoby bez kategorii. Także tak to wygląda. Za pół minuty rozpoczynamy zawody. W ogóle się pozmieniało, taki sygnał, taki wiecie, charakterystyczny sygnał Tilted Tuesday startuje, zawsze startował od minuty, a teraz jest od 1,5 minuty. Fajnie, że jest Was już coraz więcej. Może nie wszystkie osoby jeszcze wiedzą, że turniej jest o 17, bo zawsze na 19 było to nastawiane, ale mam nadzieję, że wszyscy się nauczą tej nowej godziny. Jeżeli ktoś chce tutaj kibicować, także kawka. I zapraszam do pierwszej rundy. Jedziemy. WFM. Kto mi życzył braku kobiet? Kto to taki? No nie, no. Dobra, bez lekceważenia. Jedziemy. Posunięcie B6. No jak B6 to gram E4. Nie ma co tutaj się zastanawiać. Centrum to centrum. Dają centrum, trzeba brać. Nie pamiętam wariantu po tym ruchu, ale to już jest nieistotne. Teraz to już i tak nie przejdzie. D6? Ciekawe. Kulturalnie zróbmy roszadę. No dobra, wyprowadźmy dalej figury. Po Bożemu. Hetman może na E2. Jakieś takie opcje. Wiecie co? Kulturalnie chyba też wyjdę gońcem. Wiem, że takie tam opcje mogą być. Dobra, jest. Czyli to będą takie schematy już mi znane, jak przepcham na D5. Tylko pytanie, czy ja chcę tutaj przepychać? Może tak w ogóle zagrać? Dobra, zagrajmy inaczej. Zagrajmy tak. Czy tutaj może zbić? Tak się zastanawiam teraz, bo jak zbiję tu, to odbicie pionkiem i też, no właśnie, może być niebezpiecznie. A zaraz, bicie, dobrze, wszystko działa. Wszystko działa, jak bicie tutaj, to zagram sobie tu, odbiję i będę chyba stał dobrze. Znaczy mam pionka mniej, to nie do końca jest tak dobrze. To coś tutaj nie doliczyłem. Jak to zwykle w pierwszych rundach jeszcze z panią muszę grać, to w ogóle stres. Czy znaczy, jaki stres? No, po prostu
Jakieś takie dziwne uczucie. Ciągle grać z paniami. Tutaj mi wejdzie na E5. To jest nieprzyjemna sprawa. No więc spróbujemy tego skoczka wygonić stąd. Po prostu go walnąć. To może być najlepsza decyzja. No ja tutaj tego skoczka wezmę. Ten skoczek w centrum by się bardzo panoszył. Skoczek tutaj na D4 i teraz z planem Hetman D2, wieża D1, nic prostszego. No ale to jest, to tak jest, jak się nie gra swoich troszkę schematów, to też to różnie bywa. Nic nie grozi póki co, mam nadzieję. Gramy proste szachy. Soron Tir. Dobrze to ująłeś. Mogę już tutaj zagrać i tu, ale dostanę taki strzał. Nie, to jeszcze zagramy sobie wieżą na D1. Z drugiej jednak strony można było jedną wieżę wymienić. Teraz taki ruch grozi. Nie grozi, bo tutaj będzie strzał. No właśnie. F3. Takie posunięcie F3 trzeba zagrać. Koniecznie. Konieczna, żeby nie było mata. Przypadkowego. Dziwię się, że A6 nie jest zagrane przez przeciwniczkę. Muszę też uważać. No właśnie, cały czas nie jest zagrane. No F3 gramy oczywiście. Teraz A6 prawdopodobnie. Ja bym tak zagrał A6, bo. No dobra, tutaj związanie to jest jeszcze zrozumiałe. Odchodzimy sobie ze wszelkich związań. Tutaj muszę uważać na punkt E2. Jak się wieże zdwoją, to będzie chciała mi grać. Dobra, tutaj poszło. Pytanie, czy tak mogę? Tutaj ona mi zbije na C3, ja hetmana, ona tutaj. Skoczek na B7. Groził. Nie, za dużo wymian. Zróbmy sobie mały lufcik w razie czego. Aha! Przecież tu jest bicie. O rety. Dobra, chwila, bo tu się robi coś niebezpiecznie, mi się wydaje. Dobra, gramy tak, nie mam wyjścia. Jest strzał tutaj. Jest, ja zbijam hetmana, ona mi zbija hetmana, ja zbijam gońca. Jeżówka. Taka niezbyt przyjemna, no dobra. Dobra, zbijamy tutaj. Poziom gry w tej partii jest tragiczny, jeśli o mnie chodzi, ale przeciwniczka też nie wykorzystuje swoich szans. Takie mam przeczucie po tych ruchach. W ogóle z kim ja gram? Jaka to jest narodowość? Nepal! Wow! Nepal. Co? Haha, haha, zobaczcie. Zobaczcie, co mogę zrobić. Żeby tylko kary za to nie było, że tak się bawię. No ale dostrzegłem, no. Podstawka Hetmana, to jest fajne. Ale jeszcze gra. Dobra, tutaj, chwila, tutaj. Tutaj wymieniamy figury. Nie, to uwierzą. To uwierzą. Wymieniamy figury. No co ona z szachusiem chciała wygrać? No właśnie. Bez przesady. Kiedyś w końcu trzeba podstawić szachusiowi Hetmana, no bo. Jaki rewanż? Jest opcja rewanżu? Co? Mamy to. Zerknę sobie szybko, jak to się toczyło. Aha, zaraz ja muszę analizę sobie strzelić, nie? Dobra. Jejku, tu już białe stoją bardzo dobrze. Czy to jest bardzo prosty schemat do gry? Jakieś A4 posunięcie takie, no właśnie strategiczne, bardzo fajne. Dzień dobry, dzień dobry, dzięki serdeczne. Goniec G5 niedokładne. Każą grać wieża D1 albo E5, od razu E5. No właśnie, to taki typowy ruch, no widzicie. To jest blitz, no i to nie są to moje schematy. Jeżeli bym trochę tu się orientował, to do takiego ruchu bym na pewno dążył. Jakbym grał partię klasyczną w tym momencie, no to na pewno ten ruch brałbym pod uwagę. Tutaj po prostu sobie zagrałem na wyprowadzenie figur. Tutaj źle jednak, D5. D5 należało grać. Okej, okay, D5, czyli ten schemat, o którym myślałem wcześniej. I to już są podobne schematy, które gram w miarę regularnie. No dobra, jak tutaj się działo? Jestem ciekawy oceny. Ojej. Ocena jest na korzyść czarnych i to sporo.
Goniec B5, przepraszam. Goniec B5, no tak, czyli ten skoczek był silny, jednak trzeba wybić. Patrzymy na partię, jeszcze nie ma. Dobra, skoczek D4, goniec B7, co? I chyba działa wszystko, nie? U czarnych wszystko działa. Tak patrzę, gdzie był jakiś decydujący błąd. To chyba podstawienie hetmana było decydującym błędem. Ojej, ona tu stoi genialnie. No i cóż, hetman musi gdzieś odejść. Jest minus 2 w ogóle, nie? Wow. Jestem tutaj w totalnym klozecie. No dobra, ale ten ruch na miarę wielkich braw i fair play. Nie no, fair play to nie było. Podstawiła. Trudno. Znaczy dla niej trudno, ja się cieszę, bo grałem beznadziejnie, ale punkt to punkt. Punkt, cenny punkt. Tak, dzięki. Jest czego gratulować w pierwszej partii, to prawda. Right man, mucha. Dokładnie tak. To znaczy, gratulacje po partii może powinny być wtedy, kiedy ktoś zagra dobrą partię? Jak myślicie? W sumie to nie wiem. Dobrze piszesz, żeby karma nie wróciła, jasne. Ja tutaj się nie naśmiewam z zawodniczki, absolutnie. Po prostu podstawiła, no i to taki. Rzadko ktoś podstawia hetmana, więc tak sobie celebrowałem trochę skoczkiem. No ale dobra, grajmy dalej, oby te humory tylko się nie zepsuły. Życzyłem bez kobiet. No to w takim razie może z pięć szachistek tutaj poproszę, no co najmniej, albo połowę, więcej, sześć. Niech zagra dzisiaj ze mną. Niech to się trochę może odwróci przewrotnie. Ale na szachownicy nie ma sentymentów. Czy gramy z facetem, czy gramy z panią, czy z dzieckiem nawet, czy z kimś w podeszłym wieku, nie ma znaczenia. Wojna na szachownicy to wojna na szachownicy. A dziękuję Ci bardzo za punkciki. Dzięki, dzięki. Kiedy przeciwnikiem jest kobieta, komputer przed pierwszym ruchem pokazuje plus 2. No nie, no, Poland. Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Tu się można trochę. Oj, nie chcę tutaj wejść na taki, no, nieprzyjemny temat. Więc może ugryzę się w język w tym momencie. Moi drodzy, korzystając z okazji jeszcze, taka mała reklama. 26 luty i 27 luty, dwudniowy turniej na kategorie szachowe. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na UKS Kopernik Olsztyn na Facebook. Na Szachusiu też na Facebooku udostępniam informacje. W Olsztynie, jeśli ktoś ma blisko, a jeśli ktoś ma daleko, to też zapraszam. Będzie można podwyższyć kategorię. Organizuję ten turniej, będę również no, sędziował. Między innymi, także. Będzie okazja do spotkania się, może ktoś przyjedzie. Wiem, że jakieś osoby już z Wałbrzycha się zapisały, co mnie bardzo cieszy. Bardzo mi miło, z Gdańska widziałem osoby, więc fajnie. Mało kobiet gra na twoim poziomie. Tak, wiesz co, kulawy sprinter? Nie wiem, nie zastanawiałem się szczerze mówiąc nad tym. Może w naszym kraju. Są panie, które grają lepiej ode mnie, zdecydowanie. No ale na świecie, no to jest dużo kobiet, oczywiście, na super poziomie. Jeżeli jest się bez kategorii, to walczysz o piątkę albo nawet o czwórkę. Od razu. No dobra, mamy mistrza międzynarodowego. Kazachstan. Jedziemy. Na spokojnie. Ok, D4. Gramy swoje, co? Zrobimy sobie roszadę. Ok. Warianta Werbacha. Ale ostry ruch poszedł. No dobra. Poszedł na mnie H4. Tylko jak zareagować? Czy zagrać tak? Czy zagrać tak? H6 zagrajmy. Zagrajmy H6. Bo jak tak, to zagramy G5. Ok. F4. Jejku, ale mnie jedzie. Co tu się wyrabia? Jak tak zagram, to w ogóle mnie zgniecie. Potem C5, jakąś kontrą muszę uderzyć. Powiem szczerze, naprawdę trochę się wystrachałem. Skoczek wchodzi do gry i tutaj muszę zagrać. Ostro na mnie jedzie, lekceważy mnie strasznie. Jak zagram tak, to tu mi trzaśnie.
Broń. Czy to dobre? Nie wiem. Skoczek G4 chyba będzie dobrą figurą, bo to pomaga zagrać E5. I jeszcze przy okazji bronię na H6. Dobra, słuchajcie, muszę przestać czytać wasz czat teraz, tylko się skupić, bo zawodnik jest poważny i tak już mnie szybko chciał zaskoczyć. Włączmy tutaj umysł Carlsena. Co by zagrał Carlsen i co my byśmy zagrali? Dobra, długa roszada to będzie skoczek tutaj, weźmie wzięcie jakości, nie wiadomo czy to jest dobre do końca. Pewnie długa roszada jest problematyczna dla niego. I za chwilę zagram tak, wieża D1 jeszcze biorę pod uwagę, wieża D1 tutaj, no właśnie, a tutaj zagram. No znaczy to też brałem pod uwagę, skoczek E5 oczywiście. Bicie, bicie chyba pionkiem, chociaż ciekawe jest bicie, nie no pionkiem, czy skoczkiem. Pionkiem. Wydaje mi się, że pionkiem. Taka dzika trochę pozycja. Ten goniec. Aha, ten goniec musi zejść z ważnej diagonali. Teraz pytanie, czy tak nie zagrać? Może tak. Grajmy tak. Potem wieża G8. O, to może być lepszy plan. Wykorzystamy wolną linię. Tu się trzyma. Mi się podoba poza. Długiej roszady nie może zrobić, bo jest goniec G5. Szybko, Krzysztof, myśl. 2 minuty. Krótka roszada może się nadarzyć, no to wieża G8 sobie zagramy. A w ogóle taki ruch już grozi. Tam skoczek na E3. Ja myślę, że on tutaj ma problemy. Dlatego wybił. Okej. Wybijamy. Jeszcze hetman może zagrać. Dobra. Wybić może to w ogóle. Hetman do akcji wchodzi. I teraz tak zagramy. Zawsze ten goniec może wrócić. Tu hetman jakiś na C5 grozi. W ogóle król roszady chyba nie może zrobić. Znaczy teoretycznie może. Dobra, muszę wrócić gońcem. Albo zostawić różnopolaki. W ogóle bicie chyba jest też ciekawe. Zbijmy to. Zagrajmy tak. C5 to sobie hetmanem odchodzę. I wieża G8. Wydaje mi się, że tutaj stoję dosyć sympatycznie. Król nie może w ogóle zrobić roszady. To jest dobry znak. Jak tu dalej rozbijać te pozycje? Chwilunia, chwilunia. Grozi właśnie tam jakiś mat na E2, jeżeli hetman odejdzie. Teraz prosty plan. Wieża G8, wieża G5. Coś w tym stylu. Aktywować wieżę. Dobra, wieża G8. Musi być aktywna gra. Nie ma wyjścia. Aktywna i szybka gra. Aktywna i szybka gra. Nastawiam się na linii G. Tutaj będę próbować po prostu grać. Możemy nawet wieża G7. Wieża G7, żeby nie prowokować gońca tutaj. I teraz wieża na G8. I jedziemy z tematem. Właśnie, widzicie? On będzie teraz grał G3. No tak, boi się. Czy musi tak grać w zasadzie? No dobra, przestawmy się z powrotem. I teraz jakiś taki ruch w ogóle mi chodzi po głowie. Okej. Hetmanem coś muszę pograć. Tu mu pionka wziąć za bardzo nie mogę. Zagrajmy gońcem, żeby wstawić tu wieżę. Taki sobie planik zrobimy. Wieża G4 i tutaj wieżyczko sobie zagramy. Hetman stoi w ogóle dobrze na tej diagonali. Tutaj, dobra. Tutaj grozi. Grozi i nie grozi. Do góry. To jakieś poświęcenie, co? Będzie planował. No musi coś planować z poświęceniem. Aha, jakiś D6 jeszcze jest ruch. Teraz jest D6 posunięcie. Ale zawsze na G3 coś tam palne. Co może nie na górze. Tu jeszcze mam taki ruch sprytny. Więc tak zagrajmy. To jest sprytny ruch. Zobaczcie, tego ruchu nawet sam nie widziałem. A tego pionka po prostu sprytnie wezmę. W tym układzie teraz, jak mam ciężkie figury na skrzydle, on ma mało sekund. Dobra, jedziemy go. Jedziemy. Czuję, że tu jest dobrze. Krzysztof, przemyśl sprawę.
Okej, no, wziąć tutaj trzeba. I tutaj wygrywam. Biorę tutaj na F3. Haha, mam cię. Mam cię, gościu. Jeszcze nie chcesz się poddać? A tu jest mat na H3. Ha! Mamy to! 2 na 2. Jedziemy, panowie i panie. Krzysztof, ale żeś. Słuchajcie, jestem trochę rozemocjonowany. Dobra partia. Dobra chyba kalkulacja, co? Tak mi się wydaje. 2800 na. Ach! Poszedł 2800. No. Ajajajajaj. No, jestem zadowolony, słuchajcie. Jestem zadowolony. Łapki w górę. Tylko, że na Twitchu nie można. Ajajaj. No, dobra, ale to są na razie dwie rundy. Spokojnie, spokojnie, emocje, spokojnie, ale już jest skalp pewien zrobiony, więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Od razu szybko, cyk, cyk, analiza. Zobaczymy sobie tak dosyć powierzchownie i szybko, czy on w ogóle tutaj te H4, tutaj H6 dobrze komputer podpowiada. F4, dobra, bicie trzeba. Już jest równa jednak. Zobaczcie, jednak wydaje się, że jest sypnięta pozycja. A mimo wszystko czarne tutaj są dobre. Bo jest jakaś tam konterka. Skoczek D4. No to już jest dobra. To już jest taka taktyka na tym czasie, której nie zauważam. Chodzi o to, że jak zbije, hetman zbije, to jest E5. Jest świetnie. No dobra, król H7. Cyk. Tutaj. Dobra. Poszło. Trochę gorzej stoi niby. Ale tutaj cyk, cyk. No to już byłem zadowolony, wiecie, bo te po prostu figury moje żyją. To jest ważne w takich sytuacjach. Tutaj, dobra, tutaj. W ogóle cieszę się, że tego skoczka wziąłem. To też komputer poleca F6. No tutaj już było pięknie. Tutaj była już w miarę prosta gra, nie? O, witam cię, smoku, witam cię serdecznie. Witam Backchessa i wszystkich, którzy tutaj widzicie. Widzicie, jak to się wygrywa, humor wraca, nie? To jest jednak. Szachy to jest takie uzależnienie. Ajajaj, jakie to jest uzależnienie. Już tak dobrze stoję? Minus 2 ponad? Hetman A3. Takich rzeczy nie widzę, ale ciekawy jestem. Goniec C8, okej, okay. Tutaj, tutaj. Hetman B5 komputer pokazuje. I teraz Hetman E8, zobaczcie. Zobaczcie, co szachuś wymyśla. Najlepsze ruchy w tych pozycjach. Jest dobrze. Jest dobrze. No i tutaj musi się sypnąć pozycja, nie? To już wygrana, widać. Każda figura leci na tego króla. No tutaj już podstawił, bo wiadomo, nie było co grać. No dobra, i piękny mat na H3. Mamy to. Mamy to. Dzień dobry, Katarzyno. No nie, no oczywiście, 2 na 2 to jest pięknie. Jest humor, jasne. Jest humor. Oby z wiosną, to tak wiecie, wszystko szło ładnie. Przypominam, moi drodzy, o darmowym e-booku. Jeżeli ktoś nie ma kategorii szachowej, to jest dobry e-book dla niego. A nawet jak ktoś ma piątkę, czwórkę, trójkę, może również sobie zerknąć. Znaczy, każdy może zerknąć jak najbardziej. Cena za e-booka to jest wasz mail, także myślę, że dosyć uczciwie zapraszam, bo szykuję coś wam specjalnego, to już się powtarzam, ale. Jeszcze raz to pragnę przypomnieć, póki humory dobre, wiecie jak to jest, nie? Dobra. 2 na 2. Dawno tego nie grali. Naprawdę dawno tego nie grali. Kiedyś pamiętam, zaczynałem z 0 z 2. Było trochę trudniej wtedy. No teraz wykrzyknik e myślnik book w komendzie macie. Wszystko jest też na Facebooku, na YouTubie udostępnione tam, jeżeli ktoś chce tam sobie znaleźć, tutaj na Twitchu. O właśnie. Krzyknik E, myślnik Bóg. To tak przy okazji. No, oby, oby. Szachuś lokomotywa. No, słuchajcie, zobaczymy. Póki co jest dobrze. 2 na 2 to dobry wynik na pewno. Ale jeszcze 9 partii. Cała masa gry. Grunt, że tutaj przeciwnika żeśmy dobrze ugryźli i twardo trzymaliśmy pozycję, nie? Oby ta zmiana godziny była też na lepsze. No, przyznam się szczerze, że o 19 to zawsze troszkę człowiek był wypompowany już nieco. A o 17 to jeszcze nie jest najgorzej. E4 czy zagram? Wiesz co? Przepraszam, mały katar. Raczej w tamtej Tuesday to nie. Szparu! Szparu, siemanko! O! Wczoraj ze Szparem gadałem. No nie, Szparu, powodzenia. Ale będzie.
Ale jaja. No tego jeszcze nie grali. E4. Na szparu jest przygotowany. Szparu jest przygotowany. No dobra, C5. Szparu to silny przeciwnik. Wiadomo, gramy. Pozdrówcie Szpara na streamie. Okej. No dobra, jedziemy. Co tutaj będziemy się szczypać? Gramy sobie ze Szparem. No nie, ja wiem, że Szparu jest ambitny. Wiem, że nie ma fory. Ale kolejny zawodnik do golenia 2800, nie? Hetman F3. No już jakieś tam teoryjki sobie wymyśla. No dobra, D5. Skupmy się, bo to mówię. Czy kolega, czy nie kolega, trzeba walczyć z każdym. W sumie nie wiem, co tutaj grać. Zagrajmy sobie tak. Szparu jest dobry w tych schematach. Nie pozwala mi ruszyć trochę pionem. Okej. No i jakoś trzeba sobie tutaj w tej pozycji radzić. Jak tu sobie poradzić? Zagrajmy A5 z planem goniec na A6. Tak będziemy tu próbować kontynuować grę. Trochę mnie przytrzymuje właśnie z rozwinięciem figur. Okej, gramy goniec A6. Próba wymiany. Nie no, Szpar to jest bardzo sympatyczny zawodnik. Zresztą bardzo ambitny młody człowiek, który nie ma FM-a, tylko on ma IM-a. Tu musi sobie zmienić znaczek. Koniecznie. No i nie pozwoli mi tutaj zagrać, skubaniutki. Dobra, tutaj to wybijemy. Okej. Hetman B8. Próba wymiany hetmanów. On może mi zbić tutaj, bo jak ja zbiję hetmana, on mi z F zbije i tutaj atak. Aha, tak nie mogę. A pionka jak wezmę, to co się stanie? To będzie aż tak źle? Ej, no biorę pionka. Dlaczego mam nie wziąć pionka? A goniec E5, dobra. Wszystko jasne, ale ja mam jakiś taki ruch typowo. Taki mogę zagrać ruch, czy nie? Mogę chyba. Teraz takie posunięcie mnie interesuje. Czuję, że tu może być ciężko. Zbił. Okej. Jeżeli nie skończę rozwoju, to będzie bardzo ciężko. No właśnie. Ajajajajaj. Panie Szparu, ale żeś mnie pan załatwił. Easy partia dla niego, co? No to nie widziałem, szczerze się przyznam. Tu jeszcze hetman wisi. Ajajaj. Smutne, co? Smutne. Aj, Krzysztof, teraz zagrałeś beznadziejną partię. Cóż ja, biedny żuczek, mogę zrobić? Tu jeszcze w ogóle jak zagram, to zbije, będzie mi tu wisiało. A, trzeba się poddać. No, że zaatakuje hetmana, może go straci. Dobra, ważne, że punkty są w naszym kraju, słuchajcie, to jest istotne. Następnym razem, jak spotkam Szpara, zagram mu obronę pirca. Nie będziemy tutaj lecieć, nie będziemy tutaj lecieć, słuchajcie, z teorią, bo to się źle kończy. Dla mnie to się źle kończy, oczywiście. No i co tutaj? Czy to bez znaczenia? I tak mam w trąbę. A, tutaj jakiś szach istnieje. No dobra. Dobra. Niespodziankę zrobimy i się poddamy. Sprawdzimy co? Sprawdzimy, gdzie tam był błąd. Znaczy, ja wiem gdzie. No, te bicie pionków było niepotrzebne. W ogóle hetman F3 szparu siedzi w teorii, więc dla mnie to jest ciężko grać tę pozycję. H5, ja znałem taki ruch. Taki ruch znałem. Skoczek F3. Szparu, więcej donata nie dostaniesz ode mnie. Okej. Ale jestem zadowolony, powiem wam. Jest okej. Tak, goniec A6. Tutaj bicie. No dobra, do tego momentu jest dobrze. Nawet hetman B8 jest dobrze zagrane. Goniec F4.
Bicie chyba na B2 jest fatalne. Pionkożerstwo tutaj. W ogóle nie dostrzegam prostych rzeczy. No tak, no fatalny ruch w ogóle. Strasznie zły ruch. Okej, okay, a jak można inaczej grać? Hetman B7, czyli nie otwierać tej linii. No to już mam nauczkę na przyszłość w tych schematach mniej więcej. Hetman B7 sobie bym zagrał, nie? Hetman B7. Tu grozi skoczek H5 na przykład. No, słuchajcie, no, cóż mogę powiedzieć? Szachy to jest wieczna nauka. No niech młody leci. Szparu tam już miał nawet 4 z 4 czy 5 z 5 kiedyś, więc spoko. Czy można prosić o poradę co do samodzielnego treningu dla 2000 liczę przy mocno ograniczonym czasie? Rodzina, dzieci, praca. Ła! Ciężko taką złotą poradę w tym momencie. Ale myślę, że na spokojnie robić trzeba taktyki szachowe. To jest pierwsza sprawa. No i zagrać sobie z jedną albo dwie partie, chociaż no takie dłuższe typu. Znaczy najlepiej na żywo, ale jak nie ma takiej opcji, no to oczywiście online. 15 plus 10 najlepiej, takie dwie partyjki, nie? To tak godzinkę trzeba poświęcić sobie dziennie albo no, z półtorej. No znaleźć ten czas mimo wszystko. Ale robienie taktyk jest ważne. To trzeba grać. Grać, trzeba robić. Dżubawa zwyzywał szpar ostatnio, no to niech sobie wyzywa go tam. Zobacz może ile masz paru ugrane punktów. No trzy. Trzy punkty. No cóż, nauka na tę partię jest taka, że nie można było po prostu bić na B2 i tyle w temacie. A tak to było w porządku, nie? Ale to mówię, to są jeszcze pozycje dla mnie mało odkryte, więc tak się nieco staramy się usprawiedliwić. Jak się dobrze orientujemy w pozycjach, no to wiadomo, że powinno być dobrze. No dobra, 2 na 3, jest dobrze, jest dobrze, jest, słuchajcie, ok. Niezniszczalne, nic nie było ustawione, absolutnie, nie. Ale Miłosz nie był moim uczniem. Bardzo dobrze, niech ciśnie. On ma większe szanse tam w czołówce niż ja. Dobra, niech tam robi Buchholza chłopak. No, jest tutaj, dokładnie. Słuchajcie, skupiajmy się na następnych rundach. To jest bardzo ważne. Szparu teraz na YouTubie zrobi filmik. Wygrałem z Szachusiem w miniaturce albo w iluś tam, wiecie. Dobrze, dobrze, niech rośnie chłopak. No ale w internecie wszystkie chwyty dozwolone, no to co tutaj technologia daje, no to co, niech tam sobie ktoś wyzywa, no przegra się na czas czy coś w tym stylu, no tak jest, taka jest gra w internecie. No tak, Chuck Brother, trzeba robić to regularnie, jeżeli chcesz mieć efekt. Zresztą jak wszystko, ale szczególnie właśnie w szachach, bo to wymaga czasu i samodyscypliny i nie poddawania się przede wszystkim. Słuchajcie, a propos Badura Dżobawy, no osobiście go nie znam, ale z opowieści, bo znam osobę, która się z nim przyjaźni. Jest to Polak. I jest to, Dżobawa podobno jest bardzo w porządku gościem, sympatyczny. Wiecie, każdy ma swoje odpały. On ma taki, no, temperament, wielki temperament. To jest jednak gość, który lubi się bawić. Zresztą każdy chyba to widzi na jego streamach. Poza tym jest bardzo silnym arcymistrzem. Był kiedyś jeszcze silniejszym. Więc ja do niego nic nie mam. A to, że kogoś wyzywał, no to. Dobra, ja tu nie będę adwokatem nikogo, ale opinie o nim słyszałem bardzo dobre, że jest bardzo sympatyczny przede wszystkim. Zresztą z polskimi zawodnikami się tam, wiecie, spotykał, jak był w Polsce i tam, wiadomo, jakieś szachy poza turniejem i takie tam rzeczy. No, to jest złość sportowa. Jak dostał mata od Szpara, no to się nie dziwię, no. No to złość sportowa, musiał się wyżyć, pewnie dużo emocji, tak to w szachach bywa, nie? Nic dziwnego. Jak ma taki, wiecie, mocny temperament. A czemu Szparu w ogóle nie streamuje? Szparu nie streamuje, a szkoda. A może się skupia na grze mocno. Na pewno nagrywa.
No, przegrywać trzeba umieć. To jest bardzo trudna sztuka, oczywiście. Bardzo trudna sztuka. Czar mu przeszkadza. Okej. Okay. Dobra, lecimy FM, silny mistrz FIDE, D4, go, na spokojnie, Krzysztof. Okej. Dobra, co tu się grało? W sumie to nie pamiętam, może się biło, nie wiem, to już gramy na intuicję. Może go zaskoczyłem teraz. C5? Co tam się po C5 grało? Trzeba się uczyć teorii debiutów. Zagrajmy sobie przez G3. A, w ogóle B4 jeszcze takie ciekawe było. A może za mocne. Ojejku, zobaczcie co ja robię. Podstawiam. No niedobrze, Krzysztof. W ogóle takiego prostego ruchu nie widziałem. Tragedia. Hetman B2, skoczek C3. Jeszcze nie jest to jakaś tam, powiedzmy, przegrana. Znaczy, o, nie wziął nawet pionka, zobaczcie, zaufał. To jest gość. Więc oddamy mu go specjalnie teraz. Jak go nie wziął, to nie weźmie tym bardziej teraz nie weźmie tego pionka. A grozi taki ruch. Ok, wrócił, czyli stracił tempo. No dobra, roszada. Czuję się teraz nieco bezpieczniejszy. No to go. Ok, wieża C1. No już mi się pozycja zaczyna podobać. Taki ruch jeszcze mi się nie podoba, ale taki ruch mam. No dobra, lecimy. Okej, okay, teraz tak. Co tu grać? Chwila. Taktycznie trzeba dobrze rozkminiać to wszystko. Skoczek tutaj na B5. G4 trzeba uderzyć. Koniecznie. No dobra, chwilunia. Co tutaj by zagrać teraz? Chyba tak trzeba. Tutaj jak mu ustawił skoczka, było świetnie. Skoczek A4 oczywiście dostanę. No to lecimy goniec z D4. Zbije skoczek, na pewno. To odbijemy skoczkiem. Trzymamy pionka. Tak się uda wziąć tego gońca, będzie też dobrze. Praktycznie troszkę trzeba próbować grać. Dobra, chce mi dać mata z Kubany. Dobra, może tutaj. Aha, skoczek C5 nie, skoczek C5 nie może zagrać. Okej. Okay. Nie, no może tak jednak. Wieżą tutaj trzeba było od razu. Próbować, tak mi się wydaje. Aha, on hetman D6 tu wjedzie. Znaczy nie wjedzie teraz, ale już tam sobie będzie planował. Muszę naciskać na pionka D5, nie ma innej opcji. W ogóle dziwnie gra, bardzo dziwnie. Według mnie wieża B8 jest ruchem niepotrzebnym. Teraz takie posunięcie mnie interesuje. Ok, w ogóle capnąć może na C7 i zbić tu? Tak, może sobie. Wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. Nie, no musi być dobrze. Przecież te wieże świetnie stoją. Bo tutaj chcę zbić na D5. Jeszcze teraz taki ruch grozi. Hetman H2, król odejdzie, tu będę się trzymał raczej. No, wybić muszę. Ok. Słusznie, troszkę mi popsuł tutaj.
To nie szkodzi. Jak tu progresować? Tak, spróbujmy ogóle tak niepozornie goniec wisi. Hetmana po prostu chce przerzucić tutaj. Wrzucamy hetmana. Skoczek nie może się ruszyć, bo tutaj niestety są nieprzyjemności. Odejdę. Gdzie co? Tak zagram, żeby hetman nie mógł. A, tu i tak nie może, bo jeszcze hetman stoi. Dobra. Ruch wyczekujący po prostu. Bierze E4, oczywiście się narzuca. Czasu coraz mniej. Żeby niczego nie podstawić. Okej. Zagrajmy tak, żeby nie było szachów przypadkowych. Tutaj. Dobra. Tak i tak. Spoglądam, żeby też nie podstawić niczego. Dobra, lecimy skoczkiem do góry. Będę trzymał tę pozycję. Chyba. Może tak. W ogóle dziwnie, bardzo dziwnie gra, muszę przyznać. Biorę pionka, dają. Podstawia niczego Krzysztof, tylko a będzie dobrze. Właśnie czas się kończy, to jest ten problem. Dobra, tak muszę. Na sekundę gramy, co? Właśnie. To jest ten problem. Czas goni. Strasznie. Kurczę blade. No nie mam jak się obronić, niestety. No nie, no ciężko było. Kurczę blade. I to jest przegrana oczywiście. Koniec partii. Dobra. Trudno, trudno. Była walka. Kurczę, ale mnie wyczekał, no. Tak grał twardo gościu, nie? Ajajaj, szkoda. 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 No i widzicie, dwie do przodu i dwie w trąbę. No tak to bywa. Była dobra pozycja. Na pewno. Szybko sprawdzę. Tutaj w ogóle podstawiłem. On powinien chyba zbić tutaj na... Nie powinien? Powinien. Dobra, nieistotne. Przejdźmy. Kurczę, no Hindus mnie tutaj tak wyczekał. No Hindusi tak grają sprytnie. Dosyć twardo i sami wyczekują moją techniką. Jakoś zabrakło mi tutaj ikry w tej pozycji. Czegoś konkretnego zabrakło. Kurczę, szkoda, no. Ze szparem była masakra, dlatego że no popełniłem prosty błąd w zasadzie, taki strategiczny i było po partii. No tak, tutaj żeśmy się... On tak jakoś dziwnie grał. Tutaj bić. Widzicie, no to trzeba.
Aj, to brakuje jednak czegoś mi. Można było w tej sytuacji tutaj? Nie można. Goniec D7. No szkoda, szkoda. Dobra, ale słuchajcie, nie załamujmy się. Jest jeszcze ok. Co to za pozycja? No tak, on tutaj się trzyma twardo względnie. Można było przestawiać te ruchy. Taka suwanka i im mniej czasu się zrobiło, tym było trudniej grać. No to widzicie, komputer mówi remis, nie? Tutaj coś lepszego było. Goniec bije D5. Okej. Komputer mówi. To jeszcze względnie też bez pionka niby jest. Coś tam pewnie lepszego mogłem zagrać. No to był tylko mistrz Wida. Tylko. I zobaczcie, tutaj nadal jest remis, tak? A dlaczego tutaj nie mogę? Hetman C5, okej. Dobrze, że nie zbiłem. Tak, tam ze szparem zgadza się. Tutaj patrzę, czy nie ma partii nowej. No doprowadził tego pionka tam daleko. Ale tutaj już grałem takie ruchy po prostu, bo grałem. Remis dalej jest, słuchajcie. Goniec A2. Okej, goniec A2, hetman F7. Ale ciężko zagrać goniec A2, bo tutaj się bałem wejścia hetmanem. No ale to widzicie, to na takim czasie to jest ciężko. To nie jest proste, uważam. Przynajmniej dla mnie. No tak, tutaj to już jest w trąbę. Nie było co grać w tej pozycji. Nie mam jak zatrzymać pionka. To znaczy, a tak też nie mogłem. No właśnie, to już jest w trąbę. Goniec jest nieaktywny. Skoczek ładnie broni króla, jest po zawodach. Tu chyba nic się nie działo. Nie, no to jest oczywiście w trąbę. Okej. No dobra, lecimy dalej. 2 na 4. Co zrobić? Trzeba lecieć dalej. Uff, ale fajnie. W drugiej rundzie dobry gość, rozbity. Tylko trzeba, kurczę, wiecie co? No trzeba wygrać, no. Trzeba wygrywać po kolei, teraz nie patrzeć, z kim się gra. Jak szparowi idzie, nie wiecie? Czy ma 4 na 4? 3,5. 3,5 ma. Okej. Ale fajnie się grało, fajnie się gra. Myślę, że mam nadzieję, że będzie dobrze. Właśnie widzicie, nie odpowiedziałem na jakieś pytanie, przepraszam. Odpowiem. Najpierw proszę jeszcze raz. A, masz czwartą kategorię i we wszystkim jesteś nawet dobry, ale mam problemy z poprawieniem figur solidnych ruchami i kamiennymi ścianami. Masz może jakieś porady? To trzeba było indywidualną konsultację przeprowadzić, na którą nie mam czasu, ale słuchajcie, no gra środkowa, gra w szachy w grze środkowej jest jednym z trudniejszych na pewno elementów. To się opiera na strategii, na zrozumieniu oczywiście. A na kamienną ścianę, to jeżeli na kamienną ścianę nie wiesz jak grać, to kwestia zrobienia debiutu tylko i popróbowania na pewno jak grać. To zresztą jak z każdym, z debiutem, otwarciem. Jak masz czwartą kategorię, to jest, wszyscy to powiedzą wokoło, że robić zadania, grać dużo partii. A jeżeli chcesz jeszcze wyżej poziom podnosić, no to praca z trenerem może pomóc szybciej to zrobić na pewno. Nie spotkałem się z Carlsenem nigdy. Nie miałem takiej przyjemności. Kameleon, siema. W czwartej rundzie jest mała przerwa zawsze, ale to już chyba lecimy dalej. Tu w ogóle jest ranking prawie 2600, trzeba dobić do tego 2600, będą się bardziej bać zawodnicy. Psychologiczna granica. No cóż, no trzeba wygrywać, jeśli chce się mieć taki ranking, nie? Szkoda mi tej partii mimo wszystko. Tak sobie rozpamiętuję teraz.
Twardo się grało fajnie. Ale dobrze, dobrze. Jest ok. Poza partią z Miłoszem, którą przegrałem szybko przez własny błąd, to na razie jest dobrze. No nawet chciałbym, oczywiście chciałbym wariacie tutaj jak GMA, jak najbardziej. Oby ich jak najwięcej. Czekamy cierpliwie. A jak tam idzie Brodzi? Nie wiem, czy się orientujecie. Przypominam, słuchajcie, o darmowym e-booku, jeżeli ktoś chce pobrać, w zamian za maila, bardzo proszę, wykrzyknik, komenda wykrzyknik, e-myślnik, book, jest w komentarzu, znaczy jest w opisie, na Twitchu, na YouTubie, no już rozsyłam wszędzie, jak ktoś chce sobie zobaczyć, co i jak. Zapraszam. Lecimy. Kirgistan, w ogóle fajne kraje dzisiaj wchodzą. Nepal, Kirgistan. Go. Dobra, gramy obronę Pirca. Nowoczesno. Bardziej. A, C5 mogłem grać. No, będziemy grać inaczej. Dobra, C6. Okej. No i co? Hop. Że taki ruch mogę teraz zagrać. Okej, roszada. Dobra, wymiana tego gońca będzie chyba spoko. I skoczek, i E5, nie? A do góry. Zbił. Mhm. Dwa pionek. Skoczek na C5, hetman E7. Na pewno białe mają taką stabilną pozycję. W porządku pozycję. No tutaj przejdę sobie, znaczy ja też nie mam krzywdy, skoczek C5 przede wszystkim gram, to jest ważne. Tutaj przez A5 można grać sobie, łapać przestrzeń. A tak sobie zagram i tutaj będę chciał sobie zagrać. Grunt, żeby grać swoje pozycje, które mniej więcej rozumiemy. Taki ruch, ok. To lecimy skoczek C5. Dobra, i skoczek E6. I tu już się ładuje skoczkiem na D4 i to jest fajne. G4 w ogóle chyba takie sobie posunięcie. Skoczek D7 i teraz będę miał skoczka na D4. Jeszcze nie będę miał. Nie chcesz mi dać tego skoczka. Ok. To tak. Możemy manewrować. Z powrotem. Wezmę pionka na A4. Dobra, wziął. No to już jest dobrze. Taki ruch mi pozostaje. A wieża D7. Ajajajajaj. Dalej to nie przeliczyłem właśnie tego. Jak on spokojnie gra w ogóle. I na F7 będzie mi tam wisiał. Nieprzyjemna sytuacja się zrobiła. Bardzo nieprzyjemna. Oj, oj, oj. No na C8 muszę. Wieża D7. Paskudnie to wygląda. Jednak paskudnie, wypuściłem tutaj, wpuściłem przeciwnika do mojego obozu. Jeszcze mam taki ruch. O, jeszcze tu się... Aha, tu pionek leci. Tak. Dobra, za długo myślę. Nie wziął pionka. Nie widział? Czy co? Oj, a dobrze, skoczek broni. Ojej, tu wszystko wisi na włosku. A teraz będę miał skoczek na D6. Teraz będę miał taki ruch właśnie. Chyba mi nie wypędzi hetmana. Hetman E3 jest świetny, albo hetman C3 według mnie. Pasywna pozycja przede wszystkim z mojej strony. Goniec nie gra. Wieża weszła do obozu. Niedobrze.
Ha, on Hetman C3 nie może, bo tutaj plasnę. Ten pionek może być groźny. Hetman E3 bije tutaj, on mi bije na A7. Goniec tu i tam wezmę i będę jakoś kontrolował. Tutaj na F7 słabość. Na pewno biały jest lepszy. Bez dwóch zdań. O, jeszcze lepiej zagrał. Dobra, blokujmy to. Blokujmy tego gońca. Może się uda wyjść z tego wora. Okej. Okay. Trochę swobody się pojawiło. To wieża B8. Dobra. Wiedziałem, że tak zagra. Pionka oddano, oczywiście muszę oddać pionkę. W ogóle chcę nawet. Hetman C4 to goniec na C5. Jakieś tam życie względne się zacznie w tej pozycji. Tutaj się trzeba bronić. Tu się broni chyba. Słuchajcie, chyba zagram tak. Ciężko stwierdzić. Może spróbuję wieżę wymienić. Nie będę próbował tak w ten sposób. Spróbuję wieżę wymienić. Król F8 się zawsze przyda. Hetman ma swobodę. Swobodę gry, tak. Tutaj będę teraz groził biciem. I tutaj. A w ogóle mogłem zbić na A5. Kurczę, czuję się jakbym grał z arcymistrzem. Serio. Ten pionek chyba jest groźniejszy. Dobra, wiążemy go. I pionem mogę zasuwać. Dziwna pozycja, wiem, że dziwna, ale się chyba trzyma wszystko na włosku. Próba wymiany. Oj! Oj, 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 oj. Dobra, tutaj, ale jeszcze mam tu strzała. Matko boska, ale się stresuje. Kurczę. Nie jest dobrze. Może to nie jest dobre bicie. Ale mnie tu rąbie. Wzięcie pionka teraz chyba nie jest dobre. Tutaj, nie wiem. Nie wiem, już słuchajcie, panikuję nieco. Mało czasu. Oj, robi się gorąco. Mata chyba nie ma, co? Lecimy. A, wymiana? Nie, dobrze, dobrze jest. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, sytuacja wyprostowana. Co teraz? Szach. Mam go. Mam go. Dobra. Spokojnie, mam dużo czasu. Ale fart. Słuchajcie, fart. Mamy to, mamy to. Ale tutaj już była burza, co? Tu było już bardzo groźnie. Bardzo groźnie. No muszę uważać tutaj, niby taka spokojniutka pozycja. Po debiucie, a jednak jak mi tam wszedł tymi kurcze figurami, to było ciężko. No ja wiem, że tutaj spokojnie sobie można grać, tak. Po prostu ktoś wymienił sobie, wyprowadził figury, ale podobało mi się to bardzo. Może coś tutaj po prostu lepszego. Skoczek, wieża. I teraz skoczek na D4. No klasycznie Krzysztof w ogóle, masakra. Gościu w paru wygrał z 3000. No i świetnie.
to znaczy, że z dobrym zawodnikiem przegrałem w trzeciej rundzie. Skoczek d4, słuchajcie, klasycznie. No właśnie, tutaj, bo ja się nie powinienem bać oddać jego piona. Po tym ruchu, ale jestem frajer w ogóle, nie? Tutaj, nie widzę takich prostych rzeczy. Kurczę, przecież skoczek d4, jak masz okazję, grasz od razu. Sam tego uczę i tego nie zagrałem, nie? Zacząłem się pultać tymi figurami. Chociaż komputer lubi te pozycje, słuchajcie, mimo wszystko. Tu jest błąd. Dlaczego? A, no właśnie, tak jak poszło w partii. A5 i problemy, bo wieża wchodzi na D7. Tyle w temacie. No dobra. Lecimy dalej. Ważne, że jest zwycięstwo. Czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie. 3 punkty są na koncie. Dobrze mnie tutaj objechałeś. Dziwna partia, mam nadzieję, że teraz gratulacje będą zasłużone. No racja. Muszę się zgodzić, co mam zrobić w tym momencie. Zgadza się, zgadza się. 5 partii było już, tak? 5 partii, 3 na 5. Dobra, ale spokojnie, gramy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdą dobre partie. No, Szparus tam jedzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze tam jedzie Szparus. Szkoda, że nie streamuje chłopak, no. Mógłby sobie czat wyłączyć albo coś tam, nie? Trzeba go namówić na streamy. Grać bez streama to każdy jeden potrafi. A grać i streamować? Czy starty... Cześć, Jakubek. Nie, ja triatlon sobie odpuściłem. Strasznie dużo czasu pochłania to wszystko, jak sam wiesz. Te treningi. Bardziej szachy. Ale coś tam trenuję sobie amatorsko oczywiście. Ale tak, no nie. Jak już coś robić, to w miarę porządnie uważam, więc nie. Spróbowałem, na razie odpuszczam. Dzięki, że pytasz. Z kim najlepszym rankingowo grałem w swoim życiu? I z kim ja to grałem? Z Magnusem Carlsenem grałem na online 2 partie. No to chyba z nim. Wyżej się nie da. Na streamie trudniej mu się skupić. Okej, dobra, no jasne, no to niech tam pyka. Można zawsze mięsem sobie spokojnie rzucić, nie? W razie czego, nikt tego nie nagra. No Szparu na 8, oczywiście, kibicujemy. Nie no, słuchajcie, Szparu ma 2860, jak widzicie. Ten ranking nie bierze się znikąd, więc to jest czołówka tutaj w Title Tuesday. Więc niech tam chłopak walczy. Zawsze trochę szczęścia, jak troszkę szczęścia będzie miał w końcowej fazie gry, no to i niech o kasę walczy. Ale w ogóle źle robi, słuchajcie, podpowiedzcie mu, że jak będzie streamował, no to ma szansę wygrać w ogóle nagrodę dla najlepszego streamera. Więc tutaj sobie trochę strzela w kolano, uważam. Bo jak nie streamuje, no to się do tej klasyfikacji nie liczy. Nagrody pieniężne, a nie wiem, gdzieś tam sobie poszukajcie, słuchajcie. Ja akurat się tym nie interesuję, ale wiem, że jest nagroda dla streamera. Dobra, mistrz FIDE, Ukraina. Lecimy znowu z tą naszą obroną nowoczesną. Może Sycyla, teraz C5 zagrajmy. Ciekawe jestem, jaka będzie reakcja. Zbił. No to bijemy. Okej. Okay. Takie już pozycje graliśmy nieraz. Zobaczymy, jak to będzie. Ok. To tak. Goniec C4 nie wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Tu nie mogę, bo sprytnie mi tam wejdzie. Sprytnie. Ha! Goniec E3, nie mogę wziąć żadnego piona chwilowo, ale zrobię sobie roszadę po prostu i wieża D8 z planem tam D6. Dobra, zobaczymy, jak to się potoczy. Taki ruch grozi, nie? Zrobimy roszadę. F3 na bank. To 100%. Może on dobrze w ogóle zagrał, tak dosyć ciekawie. Długo się zastanawiam nad tym ruchem. Ale potem mam plan wieża D8 i D6. Po ruchu F3. Tak, Dudzin. Jest to teoria debiutu, więc jest normalne posunięcie. Tak, no tam Szparus ma dobrych zawodników. No muszę grać tak, nie ma wyjścia.
Tak też muszę. No i dobra, i ruch E5, no i co? No i gramy dalej. Tu nie wpuszczą w tych figur, to jest ważne. Hetman A4, no tak, wiem. Tutaj nie wygląda to tak optymistycznie. Czekajcie, a tutaj? Nie, nie mogę. Tutaj ja nie mogę zagrać. Ciężko mi tak cofać figurkę. A, dobra, gramy tak. Z planem tak i tak ewentualnie, jak mi zagra G4. Bo tutaj chcę bardzo szybko zagrać gońcem. A może zdwoić wieżę. Albo właśnie w ten sposób. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej pyknąć. No dobra. Goniec A6. Wiem, że to wygląda paskudnie. Trochę improwizuję już teraz. Wieża D7 znowu wchodzi. Co ja mam z tą aktywnością, to naprawdę nie wiem. Wieża D7, tak, będę musiał zagrać. I co wtedy? On na B7 weźmie. Ja tam coś na D1 mogę. Nie, będę musiał. Hetman A6 nie może na B7, więc wieża D7, wieża tutaj. Okej. Okay. Nie mam wyjścia. Ojej, weźmie mi tutaj straty materialne. Ciężka sytuacja. W ogóle mnie tak porobił, bo tutaj, no tak, muszę skoczkiem, bo inaczej to jest jeszcze gorzej. No właśnie. Pozycja bardzo trudna. Bardzo trudna sytuacja. Piekielnie trudna sytuacja. Lufcik trzeba zrobić w ogóle. A zaraz koniec H6 jeszcze ma taki ruch. Dobra, tak, lufcik jest. Jak goniec H6 to skoczek tu. Robimy to. Teraz tak, dobra, teraz troszeczkę zaczynam żyć, bo król ma oddech, jakby co. Zbił, ja biję tego. Szacha może dać skoczki bronią. Hetman musi działać i pionek musi lecieć, albo. A no właśnie, będzie mi próbował w ten sposób. No muszę tak. Okej, okay, on nie chciał mi wymienić jakoś hetmany, co? Okej, okay, no idziemy pionkiem. Nic nie widzę. Tutaj to tutaj. Goniec D2 chyba jest dobry. Goniec Z2 jak zauważy, to będzie niezły gość. No właśnie, dobrze zagrał, skubany. Hetman A2. Król do centrum. Jeden szach, nikomu nie zaszkodził. Skoczek idzie do akcji. To za pozycja skoczek nie ma gry póki co, ale poza śmieszna. No idę. Trzeba improwizować. Ja mam minutę, on ma sekundy, co? Dobra, do góry.
No to go. Lecimy. Wygrana. To jest wygrana. Wiecie co? Chyba wygrałem. Tylko jeszcze muszę dograć. Ale partyjka! Mamy to, mamy to. I to bardzo silny zawodnik, słuchajcie. Ja cię kręcę. Bardzo dobrze. 4 punkciki wleciały. No, humory na razie dobre. Trzeba to podtrzymać mocno. Aja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 j, co za partia, co? Znowu z takiego małego wora, ale sprawdźmy, sprawdźmy szybko tutaj w wariantach, jak to wyglądało. Okej, okay, goniec C4. No taki ruch istnieje, jak widać. Tutaj, tutaj. Zbić nie można. Tak jak już mówiłem, hetman D5 wygrywa, bo tutaj grozi i tutaj grozi. Hetman A5, dobra. Tutaj roszadka F3. Coś tam widział, nie? W tej partii. No miał dobrą pozycję, ale jestem zadowolony, że nie podstawiłem nic taktycznie. Widzicie, ocena jest na korzyść białych bardzo wysoka, bo jest para gońców, z pionek więcej w ogóle, no ale to jest taka charakterystyczna właśnie pozycja. E5 chyba gorsze. E5 w ogóle chyba jest najgorsze, bo dziury się robią mimo wszystko. Skoczek E5 podpowiada silnik. To są trudne gry. No skoczek E5, goniec B3, B6. O, taki plan jest ok. No taki plan jest ok, bo tutaj nie ma tych dziur. Następnym razem już się poprawimy, więc no dobra, no poszło jak poszło. Skoczek, oj, tu jest groźnie. Tutaj, bicie, bicie, goniec E6. G4 i wieża D7, wieża D8. Tak, wybicie jest najlepsze. Hetman wjeżdża, plus 3, ja cię kręcę. Jak ja z tego wyszedłem, po prostu pion. A6 tutaj. Plus 5 prawie, nie? Masakra. A mi się wydawało, że już się tu wygrzebałem w tej pozycji, a to się okazuje, że jest odwrotnie. Masakra. Co zrobić? Plus 10 w ogóle? Ale wyjście z wora z plus 10. Masakra. Jak to jest możliwe? Dlaczego jest plus 10? Hetman A8, król i hetman F8. Haha, dlatego. I co ma skoczek zrobić biedny? Zobaczcie, złapany skoczek. A nie, jeszcze tutaj mogę. No nie mogę, nie mogę, bo bicie chyba jest. Tak, jest bicie, jak bije tu. To mat w 6? What? I tutaj. Jezus Maria, zobaczcie, jakie kosmosy tu się dzieją. W ogóle taki układ skoczków tutaj musi być podejrzany. Naprawdę musi być podejrzany, jeżeli ósma linia jest bez wieży już. Wygrywał gość szybko. Ja tego nie widziałem. No, on też nie widział. Człowiek się uczy całe życie. Dobra. Jest punkt. Jest punkt. Zapomnijmy o tym. Azeri Chess. O, już nie ma 5. Nie ma 6. Przegrał. 6 rund było, nie? 6 rund. Lecimy dalej. Griszczuk nawet gra. Lubię Griszczuka. Ma bardzo fajny styl gry. Bardzo mi odpowiada. Dobra, słuchajcie. Łyk kawki, lecimy dalej. Sześć partii było. O, jeszcze 5. Jeszcze 5. Dużo gry, co? Dużo gry. No mamy arcymistrza, mamy arcymistrza. Nawet nie wiem, kto to jest. Lecimy. Królewsko-indyjska. A nie, nie będzie królewsko-indyjskiej. No dobra, niech będzie H4. Na ostro tutaj będziemy traktować. Dobrze odpowiada, bardzo dobra odpowiedź, arcymistrzu, bardzo dobra odpowiedź. Okej. Okay.
Może E3 po prostu. Niech będzie po prostu E3. Na spokojnie teraz. Ruch E3. W sumie nie wiem po co. No dobra, go. Kombinuję jak zwykle w debiucie. Kombinacje. Tu pionka weźmie. Co ja tak szybko zagrałem? Nie wziął? Okej. Okay. Koniec H6. Teraz. Wiecie, że to jest podejrzane, co ja gram. Bardzo podejrzane. Mega nawet podejrzane. A co ja mogę poradzić, jak ja muszę atakować? Spryciul. Spryciul, bardzo duży spryciul. Tu w ogóle jest szach. Tego nie widziałem. Atakuje skoczka. Co? Skoczek tutaj, tutaj chcę wejść, ale ja mam taki ruch. Wow. Jeszcze lepiej zagrał. Król F1. Jak jest król F8, to jest król F1, co? Nie no, czarne są dobre tutaj. Bez dwóch zdań. Okej. Okay. Coś grać trzeba. Mocny jest gościu. To czuć w ruchach, że jest mocny. Okej, tutaj wisi. Wisi Anand. No dobra, bronię twardo pionka. Cóż ja mogę zrobić? Wiem, że może mi zbić gońca i zepsuć trochę strukturę. Nawet bardzo. Ale będzie mnie tam atakował. Dobra, lecimy. Roszada na raty. Wygram teraz tak, to co? Jak jest w pionkach? W pionkach jest to dziwo porówno. Z czasem jest porówno, ale to nie znaczy, że co? A, no właśnie. Jak zbije to wieża H1. Kurde, tego nie przewidziałem. No nie widziałem taktyki. Masakra. To jest ta taktyka, która teraz wchodzi, niestety. Mat na H1, ojej, dobra. To nie widziałem mata. Ale mnie załatwił, co? Nawet nie drgnąłem. No cóż mogę powiedzieć, no po prostu wygrał lepszy tym razem. Był po prostu lepszy. Może zbyt optymistycznie te H4 na niego. Znaczy tak się gra oczywiście, tutaj nie jest nic tam. Gdzie ja błąd popełniłem? Sprawdźmy. E3. Też dobre. 4 można było ostrzej, nie? To taki ma mediarów, to wie co robić. No nie, no są słabsze partie, oczywiście, no to jest normalne. Tutaj źle H5. Za mocno. Hetman B3, nawet taki ruch. I wszystko działa. Słuchajcie, to nie jest tak źle. Tylko to, co ja pograłem, nie było najlepsze. Z
sprawdźmy dalej, jak to się toczyło. Goniec H5 mógł walnąć, nie wziął. Król F1, teraz trzeba było grać. Nie śpieszyć się z takim ruchem w ogóle, co ciekawe. Jak ja zagrałem. Można było spokojniej. Czyli najpierw odejść królem i grać sobie dalej w szachy. Zobaczcie ocenę silnika. To nie jest jednak takie wariactwo, jak sobie zagrałem mimo wszystko, nie? Tak, mówiłem o wieży i zignorowałem mata. No tak, no ale to widzicie, nastawiłem się tam, że tracę hetmana, a dostałem mata. Nawet i lepiej może. Nie będziemy tracić energii. D5 zbyt ostre, może hetman D2 jest pokazany, hetman D2. No tak, zepsuta struktura, ale by się trzymało. Hetman D2, jak tutaj, to zbija skoczek, czyli szybciej hetmana. Za bardzo tutaj chciałem go atakować. Goniec zbił, skoczek. E5, ja w ogóle myślałem, że tylko tutaj skoczek może zagrać. Kurczę, felek. Hetman, taki ruch był możliwy? Czy ja czegoś nie widziałem? Znaczy, ja widziałem ten wariant do E5. E5 ten wariant widziałem. Nie mogę zbić, bo jest tutaj. Nie, zaraz. Mogę zbić. A nie, nie mogę, bo skoczek D3, dobra. Chodzi o to, że jak tutaj wieża zagra, to dajemy pięknego mata przy okazji, ale no, jest lepszy w tym momencie. Tą pozycję widziałem. Wiedziałem, że coś tu nie gra, więc hetman D4 nie weszło. I co? A tu się nadal trzyma, zobaczcie. D6? Nie, no panie, ale takie ruchy to... Nie, to takich ruchów... No wieża B1, tak mi się wydawało, że ten ruch może wieża B1 też zadecydował, bo jest to pasywne posunięcie, a pasywne posunięcie zwykle... Ale zobaczcie, jaka jest ta cena w ogóle silnika, 0,60+. Czyli tutaj białe jakoś tak mają jakąś tam teoretycznie szansę na cokolwiek, zobaczcie. Masakra, jestem w szoku. Że to jednak tutaj jeszcze żyje. Według... ocen silnika. No ten ruch już słaby. Tutaj wróciłem. Wieża H8. Trzeba było zostawić tutaj pionkę i zagrać tutaj. No dobrze. No dobrze. Dużo ciekawej gry. No ale zbiłem i to było chyba już decydujące. No dlatego, że nie widziałem skoczek F2, który wygrywa. No dobra. Partia. Partia taka no w sumie. Nie wiem w sumie jak ją ocenić. Podstawiłem i tyle. Na końcu. Okej. Okay. Gramy dalej. 4 punkty, nie jest źle. Także jest całkiem spoko. Mam nadzieję, że się do tej pory bawicie nieźle. Kosztem szachusia. Dzięki, że jest was w ogóle tak dużo. Dzięki, dzięki. Przypominam o e-booku. Jeżeli ktoś jeszcze nie pobrał, to zachęcam. Szczególnie osoby początkujące. Na Twitchu wykrzyknik e-book i wyskakuje komenda, w razie czego. No tak, muszę trochę poreklamować, no wiecie o co chodzi. Mam w opisie tutaj na Twitchu, można sprawdzić w komendzie. Wiesz co, Kantifichte, o Jezus, język łamie na twoim niku. Zgadzam się z tobą, też bym wolał grać tamto czarnymi, jasne, ja się zgadzam oczywiście, tylko to taka pozycja była dzika nieco i bardzo taktyczna, więc no, sam poszedłem na takie komplikacje. Trzeba ćwiczyć debiuty. Dla takich kozaków trzeba po prostu znać dobrze debiuty. Dobra, dobra kawka, jedziemy dalej. Szparu się odbił, ładnie. Jest w zasięgu czołówki. 5,5 na 7, bardzo ładnie. No a ja mam 4. I jest bardzo dobrze. Też się cieszymy z tego powodu. Po prostu czasem mam tak, że mam aktywność, wszystko wygląda mega, a komp pokazuje 0,6 dla przeciwnika, ale to wygrywam ostatecznie. Zgadzam się, oczywiście ta ocena silnika tutaj nie miała ogromnego znaczenia, bo trzeba było grać mega dokładnie, tak? A człowiek nie jest w stanie grać mega... No mówię o sobie, ja nie jestem mega grać dokładnie w różnych pozycjach. No, Rosjanie w formie, zgadza się. No w ogóle Rosjanie wymetają dużo tutaj flag rosyjskich, nie? Za chwilę kolejna runda. Runda numer 8.
Ważna runda, ósma. Wypadałoby tutaj zagrać dobrą grę. Ok, jedziemy. Na e4 co zagrać? Zobaczymy, co zagra przeciwnik. Czy c5 odpowiedzieć, czy zagrać nasze g6. Dobra, ale jest d4. Tutaj, aha, ruch skoczkiem, ok. No dobra, zagramy obronę pierwca, słuchajcie. Taką klasyczną. Zobaczymy jeszcze, co wybierze przeciwnik. Dobra, jest ruch f4, ok. Pełna zgoda, ok. Tak też grają. Tak też grają. Zgramy skoczkiem. Mam nadzieję, że to będzie dobre. No, idzie na ostro. Oj, idzie gość na ostro, nie? To jest bardzo ostry wariant, ja go nie pamiętam. Uderzmy tutaj w centrum. Właśnie. To jest bardzo ostry wariant. Mogę mieć spore kłopoty, słuchajcie, bo nie pamiętam, a to jest mega kozak. Nie wiem, zagram tak, to jest niepoprawne. Nie, nie mogę tak zagrać. Kurczę, blada. Dobra, biję tutaj. Tak? To ciekawe. Dobra, tutaj. Brakuje mi wyprowadzenia figury. No dobra, biorę. Bardzo źle to wygląda. Bronię. W ogóle gra od ręki praktycznie, więc tutaj wpakowałem się w poważne tarapaty. Wiedziałem, że coś takiego istnieje jak H4, tylko nie pamiętałem, jak to grać. To jest bardzo, bardzo ostre. Ja wiem, że to źle wygląda. Pamiętajcie, ja wiem, że to źle wygląda. Ale kto nie wychodzi z wora, ten nie pije szampana. Już mi chodzą po głowie poświęcenia wieży, które będą chyba całkiem ok. Jeszcze skoczka trzeba tutaj uruchomić. Jakiś goniec E3 może po prostu. Dobra, zobaczymy, co zagra. Zobaczymy, co gość zagra. Jak będzie dużo wymian figur, to może jakoś się obronię, słuchajcie. Goniec D3 na szczęście nie może póki co, bo tutaj bronię. Jakiś ruch B4. Strasznie dużo taktyki, dużo trzeba widzieć, nie? Jakiś ruch E5 w ogóle też istnieje, a tu goniec C4, w ogóle strasznie dużo liczenia. No tak, zagrał tak, jak zagrał, chyba dobrze. Tutaj coś tam już można kombinować, nie? Dobra, wyprowadzam figury. Muszę wyprowadzać figury. No to jakieś palnięcia, coś tam. Muszę grać figurami po prostu. No dobrze, że on myśli. Nie wiem, czy było słabe. Może E5 było dobre. Tu chodzi o to, żeby jest mało czasu. Jak było więcej czasu na myślenie, to inna rozmowa. Okej, okay, skoczek przechodzi tutaj. Sprytnie, bardzo sprytnie. Dobra, wieża F5. Próbujemy tutaj się bronić. Okej, okay, czy jest jakieś konterki mogą uderzyć? Dobra, B5, szalone posunięcie, jakaś wieża B8, gońca C4 nie było, niech myśli. Strasznie tutaj to wygląda, strasznie to wygląda. Co? No dobra, tak. Sam chciałem oddać pionka, to oddałem. Goniec D7. Król zawsze ma tutaj opcję wieża broni na G7, zawsze, no ale jakiś prosty hetman H3 chyba, a tutaj jeszcze jest ruch. Na szczęście, właśnie, skoczek H4 w ogóle jest tutaj, strasznie dużo możliwości dla niego, takich dobrych. Nie wiem, co po skoczek H4, oby tego ruchu nie zauważył.
bo nie wiem, co grać po tym ruchu, naprawdę. Będzie bardzo trudno chyba. Teraz tak. Nie zauważył na szczęście. Tutaj coś tam wisi. Dobra. Wzięcie jednej wieży. Dobra, idziemy tak. Trochę odsuniłem króla, sobie zdaję z tego sprawę, ale szukam temp do gry. Teraz co? I teraz zbił, dobra. Okej. No muszę tak zagrać. Potem skoczek E6. Tego gońca będę chciał stłuc. Strasznie ważnego. Żadnej kontry nie mam. To jest najgorsze. No biorę. Co mam zrobić? Jest przegrana pozycja, słuchajcie. On ma 15 sekund. Dobra. Aha, wieża mi wisi. Muszę tak. Ojej, Hetman E6. Kurczę. Nie było szans, no. No jednak nie zajechał. Dobra, trudno. Ajajajajajajajajaj. Strasznie ostro poszło, no i zwykle białe wygrywają w takich sytuacjach, jak widać. Nie jestem teraz zadowolony, powiem wam szczerze, bardzo, bardzo. Sobie odpuszczę ten wariant, po prostu, jak nie wiem, co grać. H4. Ja wiem, że ten ruch jest ostry. C5. A sprawdźmy w ogóle, strasznie ciekawe. No, bić trzeba H5, bardzo dokładnie trzeba grać. Trzeba bić. Nawet tak można było. Co ciekawe. Chodzi o to, że jak zagramy tutaj i pionek bije, to król się chowa i jeszcze powiedzmy się jakoś tak w miarę bronimy, nie? Szkoda mi tej partii, bo zagram jak cymbał. Kompletnie jak cymbał. Żeby 8 bez sensu. Nie, to jest bardzo trudna pozycja. To ciężko mi cokolwiek tutaj mądrego powiedzieć. Hetman F7 jeszcze. Dlaczego ja tak nie zagrałem? Coś mi się przywidziało, że skoczek wchodzi i mam jeszcze gorzej. A Hetman F7 jest lepsze. Tutaj, 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 tutaj komputer pokazuje. No i jakoś tam żyjemy. A F5? Ha, tutaj wisi. Ła, ha, 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 ha. Nieźle. Zaraz tu. Bicie. Aha, ale jak się widzi takie ruchy. Szparu pokonał Van Foresta. No Szparu ma turniej życia, widzicie. A wszystko się zaczęło od naszej partii w trzeciej rundzie. No fartem. Dużo jest partii fartownych. Dobra, nie chce mi się na to patrzeć. Słuchajcie, zamykam tę partię. Bardzo słaba zresztą partia z mojej strony. 50%. Bieda, co? Jeszcze 3 rundy. Na osłodę powiem wam, że jeszcze chciałbym dostać arcymistrza i zrobić z niego. Wiecie co? Kibicujemy Szparowi. 6,5 punkta, 8 miejsce. No ładnie, ładnie ciśnie. No niech jedzie, chłopak, niech jedzie z tematem. Rekord na Title Tuesday to 7 punktów. Wszystko się zgadza. 8 na 8, no. Hikaru kiedyś zrobił komplet 11. Nie jest to jakieś dziwne.
Ktoś musi mieć zawsze komplet po 8 rundach, powiedzmy, czy po 7. Przy tak dużej ilości osób w turnieju. Dobra, za chwilę kolejna runda. Trzeba się mocno skupić, bo widzicie, jak początek jest względnie dobry, to końcówka robi się taka fatalna, nie? Jakby nie można było grać tak równo turnieju, to by było fajne. No dobra, jedziemy dalej. W tym momencie po prostu wybrałem zły debiut na gościa. Zagrał ostro, te H4, tam są takie ostre, fajne rzeczy. No właśnie. No właśnie, trzeba bardzo, bardzo uważać. Albo się po prostu przygotować do takich akcji taktycznych. A czy ktoś z Was jest z Olsztyna lub okolic? Dajcie znać na czacie, jeśli tak. Widzę, że nikogo nie ma. Lublinka, Olsztyna, tak jest. Czy do filmów na YouTube mocno się przygotowuję, czy robię bardziej na żywca? No, przygotowuję się troszeczkę oczywiście, bo muszę zobaczyć, jakie ruchy były w analizie, jeśli mówimy o analizach. Więc to przygotowanie musi być wstępne. No ale to nie jest tak, że siedzę 2 godziny nad filmem, tak, no bo musiałbym się tylko wtedy tym zajmować. Szczecinko, Olsztyna, tak jest. Warszawka pod Olsztynem, słusznie. To wszystko blisko. No jak idzie innym streamerom, dajcie znać. Śledzicie innych streamerów polskich? Jak idzie Brodzi? Ciekawe. No jak tam w którejś rundzie wygrał z Hansenem, no to chyba tam wysoko jest. Łomża. A, ładne miasto. Są tam szachy w tej Łomży, są. Poddał się i się wycofał? No okej, nie będę też krytykował, bo sam się raz wycofałem. 2-7, więc mu nie szło. O ja. No i tak to bywa, są kryzysy, nie? Kryzysy. Ale mnie gość tam wyjaśnił. Pierce to trudny debiut. Szczególnie po tym F4. Szybkie tam E5. Trzeba było bić. Bo w sumie mogłem zagrać inny wariant. Oczywiście po tym szybkim E5. Nie wiem, czy kojarzycie teraz. Mogłem po prostu zrobić DE. Też jest taki ruch. I byłoby bezpieczniej po prostu. Tak jest. Tutaj śledzimy naszego szpara. Zgadza się. Gdzie on jest? Na 15 miejscu mimo wszystko. No wygra 3 partie i jest w pierwszej trójce. No. Czy zagram jeszcze z Czerwem mecz? Wiecie co? Będą te pojedynki, ale dopiero w kwietniu planuję. I właśnie z Miłoszem planuję pojedynek i z Brodą, bo już tam wstępne gadki były. Więc na pewno będzie. O, cześć Pulchny. Po prostu Pulchny, 23 kilo mniej. Dawno się nie widzieliśmy. Takie mecze są bardzo fajne. No, mi się wydaje, że tak. Jest klikalność i ludzie lubią oglądać coś takiego. Nie dziwię się, bo sam lubię, jakby ktoś grał wolne partie typu Nakamura z, nie wiem, z jakimś tam Griszczukiem czy z kim innym, to chętnie też bym oglądał. Czy Szparu może dojść do poziomu Dudy? Z tym szacunkiem do Miłosza myślę, że nie. Myślę, że jest... Znaczy, wszystko jest możliwe. To nie jest tak, że jest grunt spalony, ale mając tam, ile on ma lat? 19 czy 20? No silny jest oczywiście, ale no, Janek w tym wieku już miał dawno arcymistrza, więc to jest ciężko. Zawsze po 8 rundzie jest krótka przerwa. Tam sprawdzają, czy pan Szachuś nie cheatuje. Więc no, musimy chwilę poczekać.
Teraz Tightlet Tuesday zaczyna się o 17. Zmienili godziny. W ogóle są dwa Tightlet Tuesday, o 17 i o 23. Tylko ja o 23 zwykle nie gram. Jeszcze nie miałem przyjemności. Ale o 17 będę się starał grać. Mocny GM 2600 plus, Miłosz, jak najbardziej. Wszystko możliwe. To już jest bardziej realne. Słuchajcie, 3 czerwca robimy chyba spotkanie, drugie spotkanie widzów. Co wy na to w Olsztynie? To myślę, że już będzie ciepły dzień. Jest to piątek. Tak mi tutaj zapadła w pamięć ta data. I byśmy sobie chyba pograli w szachy, co? Zrobili powtórkę w jakiejś takiej innej formie, coś bym wymyślił. 3 czerwca. Warto sobie zakodować tę datę. Ale jeszcze szczegółów nie znam. Aż taka powtóreczka na pewno nie, ale myślę, że bardziej taka, no, symboliczna. Wiecie, lato to też inaczej, prawda? Już prawie lato. No, na pewno będzie ciepły dzień. No to nie strzelam, że będzie ciepło, więc na dworze może jakieś szachy, coś tam zobaczymy. Ale to tylko dla dorosłych, oczywiście, więc zaznaczam, że pełnoletnie osoby na pewno będą mogły. Znaczy niepełnoletnie osoby też. Tam jakiś rodzic przyszedł z jakąś tam 16-latką, więc spoko. No nie jest źle. Ale to tak z ulicy ktoś po prostu wpadł i tyle. Ale głównie osoby dorosłe. Żeby nie było potem na mnie, że. Okej, dobra, lecimy dalej. Zapisujcie, zapisujcie. Jeszcze zgłoszeń nie ma, to jeszcze zgłoszenia, to wiecie, później dam znać. A to jeszcze dużo czasu. Dobra, lecimy. Gambit Wołżański się szykuje. Dobra, lecimy do co znamy najbardziej w tym momencie. Okej. W sumie nie wiem, co już tutaj się dzieje. Niezła jazda. W ogóle F5. Ciekawe. Ale zwariowana pozycja. A mi się podoba, bo ja już mam wszystkie figury w grze i za chwilę robię roszadę. I mam gdzieś te pionki, które będę tracił na C4 czy na B2. Roszada w ciemno. Czuję w kościach, że szybko pójdzie. Nie chcę zapeszać, ale czuję po prostu. Chcę powiedzieć wam, co odczuwam w danej pozycji. Nie jest to lekceważenie, bo tak bym sobie pomyślał, a myślenia nikt nie słyszy. No i co? Zbije mi na D2, zbije skoczkiem. Skoczek B3 grozi. Tutaj jakieś bicie na B5. Goniec B2 to nawet mogę sobie zostawić i odbić potem gońca, potem tam będzie szaleństwo. Zawsze wieża B1 też działa. Więc tutaj chyba wszystko jest dobrze. Ważne, że właśnie roszada jest ok. Jeszcze D6 gościu nie zagrał. Okej, chwila, no tak muszę. No to bierze B1, tu jeszcze taki na B5 coś wisi. To jest dobra pozycja na pewno. Jakiś G4 mu przykurzę w moim stylu zaraz i zobaczymy, co będzie tutaj robił. Roszadę może powinien zrobić. Tak? Ciekawe, może tak w ogóle kopnąć. Dobra, chwila się trzeba zastanowić. A może po prostu Hetman C2. Dlaczego by nie? Kulturalnie. Bo zawsze teraz mogę podważyć to wszystko ruchem E4. Tak, E4 to się wydaje dobre posunięcie. Mamy roszadę, więc atakujemy w centrum od razu przeciwnika. Bardzo niemrawo gra zawodnik. Zobaczcie, jak długo myśli. Tak, skoczek tu już chce tam się wplątać do centrum. Okej, tutaj coś wisi. Tak, mogę zagrać. Stępem. To jest dobry ruch na pewno. I tutaj szybko wchodzę. Wieża AE1.
Nie, no tu jest miodek. To jest pozycja miodek. W ogóle zobaczcie, jak zagram skoczkiem, taka bateria będzie w ataku. Nie zazdroszczę gościowi. Czy tak odszedł, że tutaj pod widły wjeżdża? Dobra, i teraz chyba jest bicie dobre. Jeszcze muszę się upewnić. Chociaż nie chciałbym ryzykować. Wiecie co? Może właśnie w takich pozycjach nie warto ryzykować. Nie wiem. Czy zawsze warto? Czy warto, nie warto? Tutaj wieża. Nie, no dobra. Nie ryzykujmy na razie. Zagrajmy sobie swobodnie. Skoro on stoi gorzej, dlaczego ja mam od razu tutaj się pchać na jakieś ataki? No prędzej już H4 bym mógł zagrać. Coś takiego. O, właśnie. Tu się wszystko trzyma. Wieża też grozi takie zagranie. H4 będę grał i H5. Tak jest plan. Co? Ale bzdura. W ogóle bez sensu ruch B4. Traci czas gościu tylko. H4 w ogóle się teraz nie zastanawiam. Tu już musi być rozjazd. Gońce patrzą w króla. No wszystko jest... Nie, no tutaj wygląda źle. Tu wygląda wszystko źle. Czas lepszy, jeszcze lepszy. Dokładnie tutaj smoku podpowiadasz. Tak. Tutaj i na pewno będzie grał takie jakieś posunięcie. Mogę też tak zagrać. Ale zaraz, ja mogę tutaj przecież zagrać. Mogę zagrać, bo goniec broni przez skoczka. Co ja wygaduję? Co? To jazda. To jest na pewno wygrana. Trzeba wygrać. Czego ja tu nie widzę? Co, nie wiem, co ją grać. No tak, zdwoić wieżę. Dlaczego by nie? Grać proste szachy. Okej. Co ja sobie tutaj planowałem? Tak, sobie, grajmy szybko w zasadzie. To nie musi być piękna wygrana. Ważne, żeby wygrać. I teraz... Tak sobie zagramy, hetman wjeżdża. Broni się, tu mogę palnąć, więc palnę. Wziął? Serio? No to go. No to go. Mamy go. Takie partie lubię. Takie partie lubię. Dobrze. Mamy 5 punktów. No to jest nie najgorzej, co? Trochę odbite. Morale przede wszystkim. Spoko. Jest pięknie. Słuchajcie, tej partii już nie będę analizował. Ona była względnie prosta. Przeciwnik po prostu grał bardzo niedokładnie. Zobaczmy, czy Miłosz gra jeszcze. To nas będzie interesowało. Szparu, gdzie ty jesteś? Czy Szparuś jest na horyzoncie? Słuchajcie, czy on jeszcze gra? Zwróćmy uwagę, ile ma punktów. Gdzie on jest? Miał 6,5. 6,5 na 8, więc on musi jeszcze gdzieś grać. Nie widzę go. Ktoś go widzi? Gdzie ta polska flaga? Z Włochem gra jakimś? O, nie widzę go, słuchajcie. Był? 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 Gdzieś musi być. Tutaj. Nic nie przebijam. Przegrał? Dobra. Dobra. No to nie zdążymy go już poglądać. No był, ok, więc już go nie szukam. No dobra, słuchajcie, 9 rund. 9 rund za nami. Jeszcze trochę. Nam zostało dwie partie. Ważna jest teraz partia przedostatnia. Fajnie byłoby ją, wiecie, wygrać. I w ostatniej rundzie walczymy o wszystko, nie? Fajnie, że jest was dzisiaj tak dużo. Bardzo się cieszę. Dzięki za frekwencję w ogóle.
Kto to jest Big Fish? No to jest jakiś arcymistrz. To jest Fedosejew. Władimir Fedosejew. Ktoś tu gra? A, właśnie on gra. Okej. Co to za poza? Gra na białych w ogóle, zobaczcie. Według silnika. No tak, skoczek na D6. I król tutaj. Na bank. Okej, no to jest po zawodach. Przepraszam, mocniej, ale na sekundach grają w ogóle masakra. A, to był ważny ruch, bo król tam się by do pionka dostał. O tak. Oj, 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 oj. Widzicie, na sekundach, ale jaja. To nie tylko w naszych partiach tak się dzieje. No bardzo mi przykro, że wycieram koszulką okulary. Naprawdę, to jest takie straszne. W ogóle śmieszne komentarze czasem dostaję pod filmami, takie naprawdę, nie wiem jak to skomentować, dziecinne po prostu. Dlaczego pan nagrywa w tej samej koszuli filmy? No kurczę blade, no co ja mam powiedzieć? A propos właśnie nagrywania w tych samych ciuchach, słuchajcie, ja sobie taką koszulę wieszam, zakładam, nagrywam, odwieszam i tak, no i co? I sobie używam na ileś tam filmów, nie? Co w tym dziwnego? Ojejku. Ma 31 ek. Witam cię serdecznie. Jest kolejna partia. O, wow. To jest bardzo silny arcymistrz, słuchajcie. To jest bardzo silny arcymistrz. No dobra. Los tak chciał. Cieszmy się z tego, grajmy. D5. Nie pozwolę już na piłce, absolutnie. Roszada. Co za pozycja jest w ogóle? No dobra, tak gramy. I tak sobie zagramy. Dobra. Tutaj, z planem tutaj. Nie będzie tak łatwo, jak widać. Szybki jest. Co ja w ogóle gram? Skoczek E4, tutaj jakieś groźby. Nie, improwizuję, słuchajcie, naprawdę. Totalna improwizacja. Co za pozycja? O tak. Improwizować z arcymistrzem to jest trudna sztuka. Jaki jest plan w tej partii, w tej pozycji? Na A2 grozi wzięcie. Tylko, że on wszystko widzi. Skubaniutki. W ogóle się zastanawiam, czy nie zbić. No dobra, tak. Na A2 chcę, może chcę zbić. F3 jest groźne, ale to może nie zdążyć. A w ogóle tak grozi teraz wzięcie. To też jest jakiś pomysł. Tylko, że gońca czarnoporowego mu otworzę. Ale to niekoniecznie musi u niego działać. A, wieża C7 w ogóle wpuszczam coś tam. To bicie tutaj na E5 będzie ok. Na A2. Na A2. Ciekawe, czy tutaj się będzie coś bronił w centrum. Totalna improwizacja w ogóle. Może mu się nie chce grać. A jak tutaj wezmę, to co się stanie? Mogę tutaj? Biorę. Czy on mi podstawił? Wygrałem.
Wydaje mi się, że podstawił pionka. No tak. I zaraz wieża C8. O, będę naciskał cię, arcymistrzu. Krzysztof, spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Trzymaj gardę. Wziął, czyli coś taktycznego tutaj. No tak, dobra, wszystko widzę, ten goniec, dobra, okej, to jest wszystko tak. Wszystko widzę, nie mogę zbić, bo dostanę konik tutaj. Więc gram wieża C8. Wiążemy na maksa. Goniec na B4 może uciec. I tak zrobił, nawet się nie wahał. E4 grozi, to jest ten problem. A nie, nie grozi E4. Dobra, goniec F8. Szybko odszedł, muszę przyznać. Czemu tak szybko on odszedł? Aha, bronił wieży. Okej. No dobra. Wydaje mi się, że jest nieźle, bo tutaj na A2 wisi. Ha, ojejku, w ogóle tego nie widziałem. Kompletnie. No dobra. Robi się nieciekawie teraz. Nic tu nie widzę pozytywnego teraz dla mnie. Dobra, jedziemy tam gdzieś, coś próbujemy. Aha, w ogóle gońca muszę bronić. Bez sensu pograłem. Kurczę. Ojej, jakie mam mało czasu. Jeszcze się wygrzebał. Dobra, tak. Trąbę, wiecie? Niestety to jest przegrana pozycja, kurczę. Jedzie mnie jak chce. Ojej, czemu nie skoczek D6? Oj, czas mi spadł. Dobra, nieistotne. Kurczę, nie było źle. Było nawet bardzo dobrze, słuchajcie. Bardzo dobrze było. Uważam, że było bardzo dobrze. Zaraz to udowodnię silnikiem. Już jest dobrze, po kilku ruchach. T5.
Też tak czułem, że jest do wygrania. Tam się zapultał w pewnym momencie. Teraz zobaczymy. Goniec E5 proponuje silnik. Ciekawe. No tak, można by było skoczyć C5. A, takie rzeczy na wyższy poziom trochę. Tutaj, tutaj. I tu już się pomylił, tak? No zobaczcie, błąd. Skoczek B5, zagrałem dobrze. I co on tutaj zagrał? Co? Kurczę, patrzcie, bić trzeba było, czyli przyjąć ofiarę, czyli taktyka znowu. Skoczek B6, skoczek D4? No czyli liczyć taktycznie trzeba i pionki zbierać. A ja się po prostu tam nastawiłem, że tego piona A2 i coś tutaj sobie zacząłem wymyślać. No bo co, jak zbija tu... W ogóle jeszcze hetman G5, ja cię kręcę. Tu wisi, tu wisi. Więc zbić na D4, a to trzeba taktycznie dobrze widzieć. Na taki mały czas to niestety ciężko w moim przypadku. Ale dobrze, słuchajcie, nie ma co tutaj narzekać. To, że mało punktów, to nieważne. Fajnie, że są jakieś tam nauki z tego, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie jestem jakiś taki zły, absolutnie. A nadal jest dobra, powierza C8. Tutaj. Co? Skoczek znowu na D4. O, jakie to jest proste. Zobaczcie, takie proste bicie. Chodzi o to, że potem mam B5. Ta wieża jest niebroniona. Nie widzę takich prostych rzeczy. Cóż, to jest obowiązek, żeby tak grać. Nie, no nie przegrałbym tej pozycji, no. No bez przesady. To trochę się zdenerwowałem, że tyle takich prostych motywów taktycznych było, nie? No dobra, ale pomijając ten fakt, poszło jak poszło. No tutaj skoczek D6 niby jest zły. Dlaczego? Skoczek A3 lepszy. O rety. Dlaczego ten ruch jest dobry? A co jest po biciu? Ale jestem bałwan. Przecież hetman broni wieży. Okej. Okay. Czyli dałem mu tutaj żyć. No nastawiłem się na pionka. Ten jeden cel tylko miałem w głowie i tyle. Zaraz, co jest? Partia. Ostatnia. No to lecimy, słuchajcie. No trzeba zrobić chociaż przyzwoity wynik. Te 6 punktów by wypadało. No muszę teraz wygrać, nie ma opcji. Bijemy to. No dobra, tak. Znamy te numery. Ja lubię tę pozycję. E5 zagra, tak. Tutaj wymusimy centrum paragońców. Dobra. Tutaj tam jakiś ruch grozi. Co tam, te gońce niech grają. Hetman D6. Niech się boi. A, hetman tędy będzie chciał przechodzić po szóstce. Też racja. Mądrze. A, no to teraz masz strzała. Okej. Okay. A, tu wisi. Dobra. No to kultura. Zrobię krótko za chwilę. Dobra, długa, krótka. I kto szybszy? Bierze B1. I hetmanem tam się wpakuje na mata za chwilę. Tutaj? No to bije. Potem hetman... Aha, chwila, jest F5. Ale może być ładna wymiana, tylko nie wiem, czy ta wymiana jest dla mnie dobra. Chwila, a jak zagram tak, potem tu. Chwilunia, chwilunia. Mogę przejść do szybkiej, fajnej wymiany. F5, bicie, hetman bije. Wybicie tutaj, tylko co to jest za pozycja wtedy, taka końcówka. Dobra, idę na to, chociaż chwila jeszcze. Dziwnie zagrał, a tak? Od razu? Nie, bo hetman G5. Dobra, idę na to. Przynajmniej będzie jakoś tak jakieś uproszczenia się zrobią. Okej. Teraz taki ruch, on mi zbije E4 tutaj. Czy to będzie dobry pomysł? Zróbmy tak. Zróbmy, ryzykujmy. Takie taktyczne małe zagranko. Okej, okay, wieża tutaj, żeby mieć E4. On dyga, dyga chłopak, czuję. No tutaj będzie miał dobre.
Dobre będzie miał perspektywy. Bardzo nawet dobre. Kurczę, blady. No dobra. Wybić coś trzeba. Co? Naprawdę? Może i słusznie. No, on ma lepszą pozycję, bez dwóch zdań. Ma lepszą pozycję, na pewno. Dobra, próbujemy. Pozycja czarnych jest dobra. Goniec jest bardzo słaby w tym momencie. Będzie potrzeba dużo szczęścia w tej pozycji, żeby wygrać w ogóle. Jeszcze mniej czasu. Tutaj idziemy do góry. Bronimy wieża E2. Taki ruch zagram, to będzie dobrze? Nie, nie będzie dobrze. No, jeszcze raz tak. On zagra pewnie z powrotem. Bo inaczej ja gram tu. A, szacha do. Pewnie chce remis na życie. Raz powtórzę. Mam nadzieję, że mi nie zaliczy remisu. Ojejku! No to się dałem zrobić. Myślałem, że remisu jeszcze nie zalicza. Słuchajcie, bo ja chciałem teraz zmienić ruch. No dobra, ale chyba trzeba się cieszyć z tej pozycji, słuchajcie, bo remis tutaj jest dobrym wynikiem raczej. Zerknę w ogóle w tę partię szybko. 5,5-50%, ale powiem wam szczerze, chyba dobrze. No, punktów mało, ale gra była taka, uważam, nie najgorsza. Tak mi się wydaje. E5, coś tutaj lepszego było. C4, no takie jakieś tutaj właśnie machlojki pionkowe. Wszystko taktyka. No, C4 powinienem zagrać. No, ale człowiek się całe życie uczy. C4. Konieczny ruch, żeby ustawić pionka na białym polu. Ja lubię takie pozycje przyjemne. Tylko tutaj oczywiście przegiąłem. Zobaczmy, co to za pozycja. No, lepsza trochę czarnych, jak widać. Dobra. Lajtowy remis. Co? No, nie, chyba nie jest źle. O, chyba nie jest źle. Słuchajcie. No dobra, to co? Gdzieś tam chyba lecimy, nie? Dzięki serdeczne w ogóle, że byliście.